Cześć, tutaj Leszek. Jestem trochę zestresowany. Zbliżam się do jeziorka Czerniakowskiego. Z tyłu pianka dyżurująca już teraz w tym samochodzie non-stop, praktycznie tylko schnie. I mówiłem wam ostatnio, tłumaczyłem, że mam pewne problemy i że głowa mnie w niektórych momentach w sporcie blokuje. To samo toczy się jazdy w peletonie, gdzie mając nawet 500 FTP, to już wam o tym chyba mówiłem, nie będziecie zajmować wysokich miejsc, dopóki nie oswoicie się do jazdy w klaustrofobicznym ścisku, bo z niego nie wyjdziecie i będziecie zamiatać tyły, tak jak ja. I to są rzeczy też, do których się odczulam, jak to się ładnie mówi po fachowemu, eksponuję się na to, co mnie stresuje. I to samo tyczy się pływania. Są takie dni, kiedy mi przychodzi to łatwiej i się mniej stresuje, a przychodzą takie dni, kiedy jestem naprawdę posrany. I dzisiaj jest właśnie dzień z tej kategorii drugiej. A tutaj jest cały mój rozgardiasz, który w sumie wam mogę dzisiaj pokazać, tylko nie zapomnij wyłączyć silnika, przydałoby się. Samochód jest chwilowo triatlonowozem. I tutaj na przykład jest lodówka i tutaj sobie chłodzę napoje, które za chwilę będę spożywać. Są klapki, jest bojka i do bojki, do środka wchodzi takie zabezpieczenie na telefon i na kluczyk od samochodu. Będę się przebierać i z tym przebieraniem to jest największy problem, muszę to zrobić w samochodzie, a wcześniej muszę się rozebrać do naga, więc mam nadzieję, że nikt nie będzie się czuć tym faktem urażony z osób tutaj przechodzących. Taka oto opalinizna moja w całej swojej okazałości wzbudza naprawdę śmiech. Ogromny. Smaruję nogi, ręce i szyję. Przez to będzie łatwiej naciągnąć właśnie na giry i na ręce piankę. Naprawdę. Rower jest dużo mniej skomplikowany od pływania, tak mi się wydaje momentami. Ale przyjdzie czas i na to. Zakładam jeszcze pulsometr, żeby potem... żeby generalnie mierzyć wysiłek i moje obciążenie. To jest pulsometr taki, który ma w sobie pamięć i może dlatego pracować pod wodą. On sobie to rejestruje i potem dopiero zegarek sobie zczytuje post factum, jakie było tętno w trakcie pływania. Nie działa to idealnie. Jestem przebrany. Woda na zapas. Głęboki wdech i idę. Nie należy to do przyjemności, naprawdę. Dla mnie. W sensie nie odbieram tego, tak? Jest to dla mnie konieczność i warunek niestety obowiązkowy, żeby spełniać swoje marzenia. Nienawidzę najbardziej właśnie tych swoich ograniczeń i one mnie strasznie wkurzają. A im bardziej coś mi wkurza, tym większą mam determinację do tego, żeby to naprawiać. I to często jest dobrą cechą, okupioną niestety tym, że trzeba się poświęcać. I to jest właśnie poświęcenie. Część obszaru jest chroniona, w sensie znajduje się ratownik. A to, co ja dzisiaj będę robić podczas samodzielnego pływania, to jest przepływanie z jednego końca na drugi. I teraz stojąc tutaj, patrząc z tej perspektywy, no to jest 100 metrów. Niewiele. To jest strasznie mały dystans. I teoretycznie to nie jest daleko, prawda? Ale będąc na środku jeziora, odbieram to zupełnie inaczej. I to mnie właśnie strasznie stresuje. To, co się dzieje ze mną w sytuacji, kiedy od jednej do drugiej strony jest tak samo daleko. I to jest właśnie najgorszy moment. I to muszę ćwiczyć. Udało się. Kurde, ale śmiesznie wygląda w tych okularach. Dostałem takie w prezencie, żeby nie było, że jeżdżę cały czas w kolarski. Nie, humor dużo lepszy. Poprawiło się. Zrobiłem mniej więcej takich 6 albo 7 interwałów po najgłębszej wodzie. Tam, gdzie z jednej i z drugiej strony było tak samo
daleko i momentami oczywiście tam brało mnie, ale też odkryłem taką technikę, że nie można patrzeć na to do przodu, ile jeszcze człowiekowi zostało, tylko trzeba głowę przez cały czas wzrokiem obejmować, głową cały czas wzrokiem, nie, jeszcze raz, wzrokiem obejmować niebo, a nie to, co jest przed nami. Czyli biorąc oddech w przypadku kraula, skupiać się na tym, co jest tu i teraz, a nie co jest przed wami. No chyba, że będzie mega blisko, no to wtedy trzeba się cieszyć. No, ale generalnie no tak, no to jest kolejny jakiś tam etap odczulania i to tak samo wyglądało dokładnie w tamtym roku z tego względu, że no to po prostu nie jest hop-siup, no to nie jest tak, że wejdę do wody, pstryk i już wszystko będzie dobrze. Teraz już się przebrałem w ciuchy kolarskie, przebrałem się z pianki, dzieci nie piszczały na widok gołego faceta w samochodzie, więc wszystko jest okej i no, kolejny raz czeka mnie jeszcze w tym tygodniu, pewnie w sobotę i w niedzielę. Jutro z kolei jadę w góry na taki obóz, gdzie do przejechania będzie chyba 160 km i 3000 metrów wzniosu. Jeszcze troszkę biegania i powinno być dobrze. No i przez cały czas oczywiście muszę uskuteczniać tę wodę. Ale jest już lepiej, jest naprawdę wyraźna poprawa, choć dzisiaj dzień niczego dobrego nie zapowiadał. Dlaczego? Bo się trochę słabo wyspałem, a jak jestem niewyspany, to jestem dużo bardziej podatny na lęki, niestety. To też jest ważne, dlatego się wysypiajcie, a to wszystko przez serial Czarnobyl. Wczoraj przed snem obejrzałem 3 odcinki i naprawdę mega wam polecam. Zwłaszcza jeżeli ktoś z was się interesuje generalnie historią tego miejsca, genezą tego wypadku i też bardzo dużo w tym filmie jest na tematy właśnie takie polityczne, jak wyglądała propaganda komunistyczna, jak ceniono wartość ludzką, interes społeczny, zdrowie społeczne, i czy ważniejszy był interes własny partii, czy interes ludu i narodu, towarzysze. I też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że Czarnobyl jest takim symbolicznym początkiem końca ZSRR. Więc to pod wieloma względami ciekawe. Jeszcze mi zostały chyba 2 albo 3 odcinki. Ale wcześniej rower. Dziękuję ślicznie.